Cześć, z tej strony Dobanu, a to jest siódmy już odcinek Tanie, ale Dobre, w którym po raz drugi oparłem skład na drugiej formacji 4-1-2-1-2, a większość zawodników w niej umieszczonych reprezentuje Ligę Rosyjską, pozostali zaś są z Juventusu. Mamy tu też po raz pierwszy w tej serii jedną srebrną kartę rzeźnika na środku obrony Salomona Kwerkwelię. Klasycznie link do składu i pełnej charakterystyki zawodników umieściłem w opisie tego filmiku. Ta drużyna stawia na wzrost i siłę, a jej główną gwiazdą i najdroższym zawodnikiem jest oczywiście Hulk w reprezentacyjnej wersji, czyli dostępnej na pozycji strikera, a jego partnerem w ataku został inny zawodnik z Ameryki Południowej, Paulo Dybala, w upgrade'owanej wersji ocenionej na 81. Widać więc mocny kontrast w tym ataku. Z jednej strony mamy słabego fizycznie, ale bardzo zwinnego i dobrze wyszkolonego technicznie Argentyńczyka, a z drugiej ociężałego i stawiającego na rozwiązania siłowe Brazylijczyka. Jak można się domyślać, ten atak funkcjonuje znakomicie, bo jeśli trafimy na ogarniętego przeciwnika z potężną obroną, z którą Dybala z racją ograniczeń fizycznych może mieć problemy, wtedy weźmie się za nią Hulk i po prostu pociśnie ją z bara. Jeśli natomiast trafimy na ogarniętego gościa z nieco słabszą fizycznie, ale szybszą obroną, to swoim dzikim tańcem z piłką rozbije ją zawodnik starej damy. Jednocześnie podkreślić tutaj trzeba, że w sytuacjach, w których oponent ma bardzo zbitą obronę, obaj napastnicy potrafią samoistnie uciec na skrzydła, by rozciągnąć grę, a ze swoimi umiejętnościami odnajdują się również przy linii bocznej boiska. Zresztą Hulk to przecież nominalnie prawy skrzydłowy i właśnie przez tę zmianę pozycji stał się on jeszcze większą ukrytą bestią, bo jego domyślna ocena jako skrzydłowy wynosi 84. Taki też overall widnieje na jego karcie napastnika, ale prawda jest taka, że wewnątrz gry Hulk jako striker oceniony jest o jedno oczko wyżej. Taki to z niego łobuz, każdy takich lubi. Spoglądając na drugą linię, z miejsca rzuca się w niej wzrost zawodników, bo średnia wzrostu w pomocy wynosi 184 cm. To nie jest mało. Hernanes, Witsel i Pereira podobnież jak napastnicy mają 4 gwiazdki sztuczek, a Brazylijczyk pełniący rolę ofensywnego pomocnika ma dodatkowo 5 gwiazdek słabszych nogi i świetne mocne strzały, którymi w tym składzie często może się popisywać. Pereira i Witsel wszystkie statystyki na kartach ocenione mają powyżej 70, więc odnajdują się w każdej sytuacji, natomiast zawodnik Spartaka Moskwa, Romulo, pełni w tym składzie nieoficjalną rolę defensywnego pomocnika. Zresztą ma do tego wszelkie predyspozycje, w tym wysoką pracowitość w obronie i średnią w ataku. Mógłby być jedynie nieco silniejszy w samej grze. Mimo wszystko w całej pomocy najbardziej wyróżnia się Witsel. Belk jest po prostu zawsze tam, gdzie kogoś brakuje. Strzela sporo bramek, a jednocześnie przecina podania, czy bezpośrednio odbiera przeciwnikom piłkę, czym dość mocno wspiera obronę, która jest po prostu szalona. Średnia wzrostu w defensywie w tym składzie wynosi ponad 189 cm, a środkowi obrońcy mają kolejno 194 i 196 cm wzrostu. Do tego średnie tempo całej obrony wynosi aż 81 i być może to odbija się nieco na sile środkowych obrońców, bo obaj mają jej 78, a do tego mają średnią pracowitość w obronie. To może wyglądać przeciętnie, ale pozostałe świetnie ocenione atrybuty i dobra organizacja powodują, że te słabości nie są odczuwalne w trakcie meczu. W chwili, w której montuję ten odcinek, ta drużyna kosztuje około 50 tysięcy na Xboxie i 60 tysięcy na PlayStation oraz PC, a jej cenę znacząco podbija trzech zawodników, Hulk, Dybala oraz Santana. Z Hulkiem nie da się nic zrobić, ale jest on warty swojej ceny. W przypadku Dybały zawsze można sięgnąć po jego słabszą wersję ocenioną na 78, bo szczerze ja nie odczuwam wielkiej różnicy w grze pomiędzy jego podstawową wersją a upgrade'owaną. Natomiast najgorzej sprawa ma się z Santaną, ponieważ w tym składzie potrzebna jest jego wersja dostępna w Kubaniu Krasnodar, a tych kart jest bardzo mało na rynku i za Brazylijczyka zapłacić trzeba nawet powyżej 7,5 tysiąca monet, podczas gdy jego karta dostępna w Szalkę kosztuje zaledwie 1000 monet. Ale nie jest to wielki wydatek z perspektywy tego, jaki fan niesie granie tym składem, bo tutaj można pozwolić sobie naprawdę na wiele, od strzelania z dystansu, postrzelanie efektowną piętką czy raboną, bo 5 zawodników ma tutaj 4 gwiazdki sztuczek, a 4 z nich dodatkowo cechę dryk i wiele innych. Tak oceniam tę drużynę i klasycznie na zakończenie podaję wytyczne, jakich używałem. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!